Co zostało zrobione w tym radiu, żeby przestało trzeszczeć? A w zasadzie nie przestało. To tak. Wymieniony został układ audio TDA-1905 na nowy. Nie pomogło. Nawet na wyjętym układzie trzeszczy podczas nadawania. Sprawdzone zostały co niektóre kondensatory. No nie wszystkie, bo nie wiem, które najbardziej za to mogło odpowiadać. Zasilanie. Podpięty był pod akumulator, czyli zasilacz jest wyeliminowany. Co dalej? Tutaj obok kwarcu, bo tutaj dokładnie, był taki glut kleju. Taki zaschnięty klej, a zwęglony. Po wydrapaniu tego kleju można powiedzieć, że przez powiedzmy dzień, dwa radio zachowywało się normalnie. Dało się i odbierać, i nadawać. Ale zaczęło trzeszczeć ponownie. Nie wiem, czy ten klej miał na to wpływ, czy nie. Teraz tak, mamy tu taki układ. Układ jest to synteza prawdopodobnie. Nie złapię ostrości, momencik. Układ SM5124A. Na siódmej nóżce tego układu występują jakieś impulsy zakłócające. Sprawdzane prostym oscyloskopem. Chociaż impulsy nie występują w takt zakłóceń, to właśnie to jest niepokojące. Radio dosyć proste. Męczę się już z nim kilka dni. No i niestety nie mogę namierzyć, co jest uszkodzone, co powoduje to trzeszczenie. Może ktoś z Was miał podobny egzemplarz lub w innym radiu takie objawy. Doradźcie coś.